Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w tę cudowną grę zwana Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj sobie weźmiemy oczywiście moi drodzy szybkie zleconko i to będzie tym razem DAF. A czemuż tak? Sobie zainstalowałem właśnie modyfikację na DAF-a i na realne dźwięki, ale coś sobie dłuższego weźmiemy. I tak myślę, że sobie stąd coś wiemy, tylko nie widzę tego DAF-a, takiego troszeczkę dziwnego zrobionego. Znaczy on jest... Mam, ale to daleko będzie i to będzie z Bresta, tak? To nie. Bo on ma tutaj przód, ma widzicie, taki ma przód właśnie. Mi chodzi coś takiego fajnego, tylko tu same znowuż co... aha, tu wszystkie są DAF-y 460 koni, dobra. Okej. Ale mi chodzi coś takiego, kurczę, krótkiego, bo na 500 ileś kilometrów to dużo. Jak dla mnie. Czekajcie, tu na drugiej stronie widziałam chyba DAF-a, tak? Dobrze, tak, dobrze myślę. Dobra, weźmiemy sobie może... stary DAF. Dobra, weźmiemy sobie tego. I na realne dźwięki, moi drodzy, przede wszystkim sobie jeszcze zainstalowałem, które są, powiem wam, epickie, jak dla mnie. I zobaczymy, jak on się ogólnie spróbuje, bo jeździłem już nim troszeczkę, ale no, jedną trasę wziąłem sobie tak na szybciora, co nie? I powiem wam, że jest epicki ten DAF-ik. Nowy DAF XF 460 koni. No troszeczkę mało 460 koni, ale powiem, że daje radę. O, to jest taki DAF. No troszeczkę on taki jest źle zrobiony, co nie, tak myślę, ale powiem, że jest on epicki. Posłuchajcie sobie. Taki DAF właśnie. No, powiem wam, że taki sobie jest, a nie ten DAF-ik, ale no tu troszeczkę powiem też światła ma zrypane, kurczę, no ale wiecie, co zrobić. Czekajcie, my jedziemy, wyjeżdżamy z Łodzi. Skąd my wyjeżdżamy ogólnie? Z Kastoramy, o proszę. Idziemy, jedziemy ogólnie do... aha, do Cieszyna, do... wróć, nie tak. Do Cieszyna, do Eurogoodies, myślałem, że do Trameri. Dobra, do Trameri, bo tam nie wjechał za piruna. Powiem, że w środku jest epicki. Zawalisty. No dobra, jedziemy sobie powolutku. Nie, powiem, że ten DAF daje radę, powiem. Ojej. Jezu, nie zobaczyłem tego w sumie. Nie zobaczyłem tego dobrze, powiem wam szczerze. No powiem, że... miejsce fajne ma, co nie? Znaczy, no w środku fajny jest, to nie nawet powiem. Nie jest taki zły ten DAF. Ten DAF, on jest epicki, powiem, jak dla mnie, na przykład. Tylko ja, czemu ja wiodę jakieś Hellmans? Hellman, kurczę. Dobra, z Łodzi wyjeżdżamy. Oj. Czuję, będą lagi. Czy co lagi? Są i to będzie... i to będzie widać na filmie. Ale... o, marki Scania widzę, że to odblokowałem w Łodzi. Epicko. Fajnie. No kurczę, 30 FPS-ów jest, ale mało. Za mało jest tych FPS-ów podczas nagrywania, powiem wam szczerze. Kurczę, ich powinno być... a! No nie. Mam koszmarne lagi teraz, kurczę. Czekajcie, weźmiemy kamerę drugą. No... kurczę, mało
tych FPS-ów jest w tym Łodzi? No bo podczas jazdy bez nagrywania tu mam troszeczkę tych FPS-ów, ale no ich jest nadal mało, co nie? Bo 19 FPS-ów to no troszeczkę jest... Wow, hamuj! Kurde, Dafik nie hamuje, a to dziad. Nawet mają fajne dźwięki ma. Fajne dźwięki ma. Nie ten kierunkowskaz, kurka wonna. Wow, ale fajna naczepa, kurczę. Jeszcze mam zamiar do... Nawet ma poświetlenie, czy mi się wydaje ten DAF? Nie, wydaje mi się, dobra. Kurczę, ale lagi tu, co powiem, w tej łodzi zasranej. No bez kitu, tak nie powinno być. O ludzie, masakra, powiem wam, troszeczkę jest z tymi FPS-ami. No ludzie, ja muszę na kamerze drugiej jechać. No i jedź, roburze, jedź. Ja pikole. Debile. O, jeszcze tak myśl, jeszcze chcę przetestować na tego, na Mercedesa, wiecie? Starego Mercedesa chcę przetestować. Ale to nie w tym odcinku, tylko w kolejnym. Po co mi ten kierunkowskaz? Może wyjadę z tego miasta, nie będę miał takich lagów, kurczę, koszmarnych. Bo tak podczas, powiem wam, no bo podczas, powiem wam, jazdy, tak wiecie, co nie, traskę robi bez nagrywania, to więcej mam FPS-ów, ale też, no troszeczkę zżera mi ten, no, komputer, nie oszukujmy się, kurczę, będą lagi, wybaczcie za to, ale nie, no, nie spodziewałem się w ogóle ich, że tu będą lagi w tym, w Łodzi. To nie, wybaczcie. Jeszcze raz wybaczcie. Co, kiosk ruch jeszcze istnieje, ludzie. No to nieźle, powiem wam. Dobra, świetnie. Dobra. Tutaj, no i wjeżdżamy na autostradę, fajnie. Może troszeczkę będę miał więcej FPS-ów, ale wątpię. Albo zrobi coś takiego, że wyłączyć ruch AL, AEI, AEI, jakoś tak. To by było też dobre, powiem wam. Bym miał więcej FPS-ów, plus 5 do jazdy, do jazdy pod prąd. Nie no, żartuję, powiem wam. Żartuję w tej chwili. Żartuję w tej chwili, powiem wam. Nie no, żartuję. Dobra, jadymy, jadymy, jadymy. Ojojajajaj. Wyjechałem za... Za pas. Ale co mi to. Nie, powiem wam, że epicki jest ten Dafik. Kurczę, no w środku nie jest taki, no powiem wam, bogaty, co nie? Ale jest epicki, jak dla mnie, z tym silnikiem, co nie? Z realnym silnikiem, kurczę, z realnymi dźwiękami tego silnika, co nie, 460 koni. Ale powiem wam, że kurczę, z trzema tonami, powiem, że daje radę, kurczę, bez problemu. Epicki jest ten DAF. 510 koni, znaczy 530, bo jest w nowym DAFie, co nie. To jest... Wszystko powiem wam. Czy będę musiał znaleźć na starego DAFa, wiecie? Jakąś modyfikację, co nie. A tak sobie jedziemy do tego Czyna, czyli już, kurczę, no, granica polsko-czeska. Ale tu jeszcze do Polski się zalicza to miasto. To Bielsko-Biała. Sobie jedziemy. Ile mi tam jeszcze zostało? 1640 km paliwa. Okej. Dobra, jedziemy. No co oni to, ja nie pawlają? O ludzie. Widzę tych botów. Boż. Jezu, masakra! Jedźcie normalnie, a nie jak debile, kurde, no ludzie. Jeszcze by, kurde, Volvo 700 koni, no ja pikole. Powinieneś się nauczyć jeździć, ty, wolwiaczku, ty.
kierowcą Volvo, kurde, nowego. Idź te. Nie umiał jeździć. No bo taka prawda jest. Nie umiał jeździć w ogóle kierowcy. O właśnie, właśnie. Co jeszcze miałem mówić? No tak, obiecywać już o tych... o czym nie będę obiecywać? O przesłaniu na przykład materiałów w dany dzień. Nie będę kiedy i gdzie się pojawi ten materiał. Znaczy gdzie? Na YouTubie się pojawi, co nie? Ale kiedy nie będę mówił, bo powiem wam, że nie chcę tutaj was no troszeczkę... nie chcę tutaj was kurczę okłamywać, co nie? Kiedy się pojawi ten materiał. Kiedy się pojawi, co nie? Ale on nagrywany był wcześniej, co nie? I ja tak nie będę teraz obiecywać, co nie, że w dany dzień się pojawi. Nie. Pojawią się wtedy, kiedy będę miał czas, prześlę go spokojnie, co nie. Tutaj nie będzie krótki, myślę, odcinek, ale no już to zobaczymy. Może sobie jeszcze jedną traskę weźmiemy z miasta Cieszyn. Gdzieś na Polskę zapewne mi się trafi. Troszeczkę mapy poodkrywamy. No debilu ty, czego mi się wpierdzielasz? Ludzie, co za degiele. Czemu mi to? Dawaj pod górkę. Ej, czemu pod górką? Halo. Dawaj. Co to było? What the hell? Dawaj pod górę. Ej, co jest to? Dafie, halo. Dafik, pod górę. Ty, on zwalnia. Czy mi się wydaje? Halo. No on powinien dać radę z tą, no, z tym tonarzem. O ludzie, no. Nawet bym nie wiedział, że on nie daje rady, kurczę. No to powiem wam nieźle. To on nie daje rady, kurczę, pod górkę. Ludzie, myślałem, że on daje radę, a to jednak nie. No niestety, kurczę, z gabarytem by chyba nie dał rady. Ale mogę tutaj się mylić. Nie, tak jakbym miał 6x2 podwozie, to by dał radę, bez problemu. To nie daje rady, kurczę, no niestety. Ale powiem wam, że epicki jest ten DAF. Mi się bardzo, oj, wybaczcie, podoba. Te realne dźwięki, kurczę, to jest coś. Powiem wam szczerze. No dobra, jeszcze 133 km. Katowice mijamy. Ojej. A, to jest ten, dobra, ten retarder, dobra, hamowanie. Tak, tylko nigdzie nie widzę tego. Nigdzie tutaj. Nigdzie nie widzę tego. Jak to się nazywa? Tym. No dobra, jedziemy tak sobie z 90. Opole, Katowice. Wow, może odkryję miasto, ale nie, wątpię. Może, kto wie. Nie, taki DAF, powiem wam, że mi się bardzo podoba ten DAFik. Kurczę. Jakiego są pierwsze taki tuż. O kurczę, to będzie świetna ciężarówka. Ktoś do mnie coś napisał, ale ja tam się nie zwracam uwagi, bo i tak... Aha, dobra. Bo tu mi się czasem blokuje, kurczę, ten... Co mi się blokuje? Zakładka, tam control, znaczy shift plus tab, co nie? Ten... Pokazywanie informacji o... Ile godzin i tak dalej. No i tak to wygląda, Dafik. Powiem, że epicki jest, epicki. Dla mnie to jest bomba, ten DAF, kurczę. Świetny. Katowice będzie migać, ale pewnie nie odkryję tego miasta. Zapewne. Ale zobaczymy jeszcze. Tylko tu mi się nie podoba taka dziura. Boże, masakra, co dziuro jest. Pamiętam, że to kiedyś... na tym... na czym to działało? Na multi działało, wiecie, te dziury, kurde, zjebane. A to tak wkurzające było, że... Ojoj, masakra, powiem wam, masakra była z tym czymś.
To było takie głupie, powiem wam, zrobione, kurczę, na tym... Ej, masakra, masakra była jakaś z tym dodatkiem. Ale chyba to zablokowali i to nie działa teraz. I dobrze, w sumie z drugiej strony. Bo to powiem, no z DAF-em takim jechać, kurczę, to jest brzydko, fu. DAF-a by zniszczyli, kurczę, normalnie. Jak można było wymontować te... przy tych kołach, znaczy to jest wymontowane, ale to jest brzydko wygląda, w realu tak robi, kurczę. Z DAF-a to by się brzydzili takiego DAF-a, kurczę, wypuścić na drogi. No to jest, powiem, brzydkie, brzydkie, mi się w ogóle nie podoba. Znaczy, DAF to nie pak jest epicki, co nie, bo on tam dodaje różne grille, nie grę, co nie. Na przykład w DAF-ie ten dodaje jeszcze z tyłu rury wydechowe, co nie, epickie w górę, no, zamontowane tak jak w Peterbiltach, wiecie. I mi się to bardzo podoba, kurczę, w Peterbiltach, w Kenworthach, co nie. Bo zwykle w ciężarówkach to jest tutaj, na dole, co nie, kabiny, często jest ta rura wydechowa, co nie, która, no, tam, są... przez to wdychane, kurcze, no niestety wdychamy ten głupi smród, co nie? No niestety. No niestety, troszeczkę, kurcze, wdychamy te smrody, co nie? Wypuszczane te spaliny, nie spaliny, no szkoda, troszeczkę, no co zrobić, co nie? No niestety, tego już nie zmienimy. No i na przykład, kurcze, z takiej ciężarówki to tam nigdy nie widziałam, żeby w sumie ja tak nie widziałam, żeby z ciężarówki czasem tam właśnie w samochodach widzę, nie, te spaliny, ale no rzadziej tak. Często to jak jest duży mróz, to oj widziałam często, kurczę, masakra była. Ale już nie mówmy o tych spalinach, jesteśmy na miejscu, kurczę, szybko zleciało, powiem wam, nawet nie wiedziałam kiedy. No i ten mnie troszeczkę w nerwiach hamuje, bo nie pokazuje mi, kurczę, no niestety. O, czekaj, ojej, nie to. Zajedźmy na tego, na serwis. Chcę zobaczyć jedną rzecz sobie, czy da się zamontować te reszta tych rzeczy. Ciekaw. Kurczę, jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw. Dobra, wracamy zaraz. Jesteśmy już w miejscu, fajnie. Jesteśmy w Cieszynie, kurczę. No, granica polsko-czeska, mówiłem. Kurczę, blisko Czech, ale bym pojechał tam, powiem wam, w realu, ale to tak, taka moja uwaga. Dobra, gdzie jest on? A, zajedziemy na serwis. Odkryte miasto Cieszyn. Dobra, zajedźmy najpierw na serwis. Dobra. Zajedźmy na serwis. What? O co tu, kaman? Halo, czemu te ciężarówki stoją? A, tu serwis jest, ale fajnie, że jechał tu. Ten serwis jak w tym. Jak w, kurczę, na Skandynawii epickie są, co nie? Dobra, warsztat, chcę zobaczyć, jak on w ogóle wygląda. Czy to jest największa kabina, czy to jak to jest, wygląda? To największa, o kurczę, no to nieźle, pan. 460 koni, o ja pikole. No to nieźle, powiem wam. Co tu pokazuje ogólnie? Czekajcie, bo tu w sumie... Aha. Nie, tak, wróć. Standardowe. Line. Ekskluzywne, kurde, jak zwykle muszę się mylać. Co nie? Własny kolor biały, wow.
Wow, nawet nie widziałem, że do gabarytów jest. Fajnie, kurczę, fajny dafik, powiem wam w sumie. Wow, ile tego... Ty, tego nie było wcześniej, o kurczę, no to nieźle, powiem wam. Troszeczkę jest tych, powiem, no napisów. Ale mało. No i mi się tu bardziej podobał, tak, kurczę, dafa, nie jakoś tak, kurde, czulowy, co nie, powiem wam szczerze. On chyba tu nic nie dodaje w sumie. Nie, coś tu dodaje, ninja jakaś. Te. Ale to powiem, że tu wygląda, kurczę, to dupy, tak, szczerze mówiąc. I tego nie da się, kurczę, schować, znaczy wyjąć. O właśnie, o to mnie chodzi, na przykład, coś takiego, wiecie. Takiego czegoś, co nie, takie coś. Na przykład to jest ładne, kurczę, epickie dla mnie, na przykład. O, tu są osłonki, na przykład, kurczę, są epickie. O, światełka, wiecie. Tu różne są właśnie dodane do tego dafika. Ale ja tylko tu pokazuję, co nie. Co to jest, LOTS? O, proszę. Nie mam tego dodatku, ale mi pokazuje. XD. O, jaki fajny Michelinek. A może mam ten dodatek, ale nie, wątpię, bo bym miał go, kurczę, bym go miał na multi. Nie wiem, czemu tak jest. Ale brzydki jest ten DAF, kurczę, mi się nie podoba w ogóle. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy do tego Euro Goodies za, no, zaparkować już. No i tak wygląda, powiem wam, DAF, kurczę, świetny. Mi się bardzo podoba. Oczywiście chodzi o silnik, co nie, bo ośrodek to mi się tak średnio podoba. Zatrzymaj się, kurczę, Magnumko. A ty z czego się... Ej, czego ty się wpierdzielasz? Halo, panie. Panie, nie wpierdzielaj się mnie tu. Okej? Okay. No, dziękuję. Pozdrawiam. A, tu, kurde. What? Ej, halo, halo, halo. O co tu? Ojej, dobra. A, to tylko ciężarówka. Okej, ciężarówka dostała w pierdziel. Dobra. Okej. Dobra, bierzemy sobie kolejne zlecenie. Dobra, bierzemy tak, szybkie zlecenie, oczywiście dafika, niech mi się tu wczyta najpierw, dobra, mam. Co my tu ciekawego mamy? A właśnie, czekajcie, przypomniało mi się, dobra. Czekajcie, weźmiemy sobie... O! Takie zlecenie może być. Weźmiemy sobie specjalnie... Właśnie jeszcze sobie przetestujemy tutaj w tym odcinku Volvo. Jakieś tam wyścigowe Volvo, co nie? Które wygląda jak takie, powiem, no... Troszeczkę zrypanie jak dla mnie, ale daje radę, powiem wam. Jest epickie dla mnie. No, w środku powiem jak Volvo, co nie? Ale... Głównie w środku mi się bardzo, kurczę, tu mi się podoba. Nawet, tylko ono jest za, powiem, za niskie troszeczkę ten... No ten... No troszeczkę takie sobie jest. No zwykłe Volvo, co nie? Tylko ono dodane ma różne takie... No powiem wam... Czekajcie, zaraz wam pokażę, czekajcie. No ono ma tu jakiś podtlenek azotu, kurczę, dziwne to jest, lol. LB Performance, takie wygląda Volvo, co nie. No i sobie jedziemy z tego. Skąd my wyjeżdżamy? Z ZK, co? Tak, z ZK. No ono tak powiem wygląda nawet powiem wam nieźle. Jak dla mnie te Volvo, ale ono powinno być lepsze jak dla mnie. Zrobione oczywiście mi chodzi o wygląd. Głównie. Dobra, dobra, okej, jak zwykle tu zapomniałem.
że tu kurczę jest coś takiego. No jedź, kurde! Ja pierdzielę, debile. Debile wszędzie, ludzie, nie wierzę w tych ludzi, powiem wam. O ludzie, masakra, powiem wam. Masakra z tymi ludźmi jest. Ojej, zapis był automatyczny. Kurczę. Czy to... A! Dobra, nie widział nikt. Każdym się wpierdzielił. Ale żebym się wpierdzielił w tego dziada. Ojej. Dobra, tu i tak mało ludzi jeździ tym rondem. Ja no żartuję, powiem wam teraz. Trochę jeździ tych ludzi. Tym rondem. Dobra, jedymy sobie tutaj. Brest Rennes, o proszę. Nie odkryję tego, tak? Dobra, 8-9 będziemy jechać, czemu nie? No znowu. Co nie? O, już troszeczkę FPS-y mi zaczyna. Zwiększyły się. A, do Roskow jedziemy, okej. Co? Ja tu coś zwiedzałem? No nie w sumie. Nie, powiem wam, że te Volvo jest ładne, tylko ono jest tutaj źle. Kurczę, dla mnie źle stuningowane. Mi się nie podoba takie niebieskie, ale to jest tylko moje zdanie, co nie? Na temat tego Volvo. To jest nowe Volvo, tylko ono jest troszeczkę no... Takie sobie, co nie? Ale fajnie, że to działa ogólnie na tym, na singlu, co nie? Na promocie przede wszystkim. I chyba... Dojedziemy i to będzie ostatni... Ten... Koniec odcinka, tak myślę. No takie Volvo, powiem wam. Nawet takie. No, tak jak wspomniałem, co nie, takie sobie jest, ale... Nawet tu mi się podoba jedna rzecz, kurczę. Tu są zegary jakieś. Jakiś boost, wiecie o co chodzi. Mi się to bardzo podoba. No już z tyłu to takie sobie jest, co nie. No i tu jakieś zegarki są, zegareczki, co nie, 5 zegarków. Nawet takie, no, nie powala co. Wow, jakie spalanie, kurczę, mi się wzięło, ludzie. Świetne spalanie, kurczę. No i tak to wygląda, powiem wam. O, zaraz będzie na miejscu, świetnie. Jeszcze troszeczkę Roskow i my do Plymouth, tak? Plymouth, Eurogoodies, okej, to blisko jest w sumie. My jesteśmy już na miejscu praktycznie. Już tylko port zjechać. Dobra. Kurczę, dawno w sumie ten ty... Nie, jechałem nie jechałem raz tutaj, nie. Jechałem już kilkanaście razy, powiem, to drogo. Podobały mi się lądóweczki, kurczę, powiem, na Francji, bez kitu. Podobają mi się, kurczę. Mi się bardzo podobają te lądówki, powiem, na Francji. Ja kiedyś... Kurczę, pokażę wam, mam ładną lądóweczkę, w której, no, nie raz jechałem, ale jest epicka. Ładna jest, pochodząca z Włoch na Francję, tylko bym musiał sobie przypomnieć, jak tu się jechało, bo powiem, że już dawno jechałem, co nie, to lądówko. I teraz jak sobie, nie pamiętam, tylko jest na promocie sobie, zmienione jest troszeczkę, co nie? Troszeczkę jest pozmieniane, co nie, tutaj. Dobra, jedymy. Dobra, tu skręcamy zaraz do portu. A! O Jezu! Co to było, halo?
Kurczę, nawet się nie spodziewałem, by coś tak... Ty, nie w to miejsce wjechałem. O ludzie, dobra. Zawracamy się zaraz. Zawracamy raz. Kurczę, wiedziałem, że mnie w to miejsce... Ojej. My wjechaliśmy do... jakiegoś portu, kurczę, do Jalfe... Co? Wow, jakie fajne kierunkowskazy ma. Dobra. Zawracamy się. Ja na to nie zwracam uwagi, bo to i tak powiem. Pewnie ktoś mnie zaprasza do gry, albo ktoś coś do mnie pisze, ja na to i tak powiem. No. To ja później przeczytam na spokojnie. Z tego miejsca jest panem troszeczkę trudno wyjechać, no niestety. A, jeszcze czerwone mi światełko zapało, świetnie. A ja sobie zaraz na telefonie przeczytam w sumie. Zapomniałem na litość boską, że mam, no. Cóż to pisze. Dobra, zaraz będzie zielone i wjeżdżamy na Anglię. Na piękną Anglię, dobra, jest. Nie, powiem wam, że Anglia mi się bardzo podoba, kurczę. Mi się bardzo podoba Anglia, powiem na promocie. Powiem, że wcześniej to tak nie miałem okazji jeździć, powiem na multiplayerze po Anglii, ale no troszeczkę trzeba było pojeździć po tej Anglii, bo żeby mapę zwiedzić, co nie? I powiem wam, że po Anglii na promocie jakoś szybko trasa leci niż na Europie. To nie wiem dlaczego tak, może jakieś urozmaicenie jest dla mnie. No nie wiem, może mam jakieś... Może mi się dla mnie bardziej podoba Anglia, właśnie tak sobie zastanawiałem się czasem. Dlaczego mi tak szybko kilometry idą na Anglii niż na Europie, co nie? Skandynawia itd. Nie, serio, szybko mi idą te kilometry. Nie chcę was tu oszukiwać, ale szybko. Dobra, Plymouth. Okej, wsiadamy. Tu. Aha, dobra, tu już wiem o co kamę. Dobra, tu już wiem kto to... Nie wiem, kto mi napisał, ale mniejsza o to. O, jesteśmy już na miejscu, dobra. Dobra. Okej. Dobra, tu zaraz wjeżdżamy na Eurogoodies, zakończymy sobie odcineczek. No powiem wam, że te Volvo... no, w sumie... Dla mnie to jest takie, no... Troszeczkę słabe, powiem wam, te stoningowanie, ale... No chciałem pokazać, jak to wygląda ogólnie, te Volvo. No troszeczkę tu chyba zmienione Playmoth, widzę. Czy mi się wydaje, czy jest większe? Troszeczkę jest większe jednak zrobili. Kurczę, świetnie. Wow, ale tu powiem wam, że mi się podobają ładunki. A! Sorry, sorry. Panie, sorry, kurczę. No wpierdzieliłeś mi się, halo. Właśnie tu mam na tych rondach trzeba uważać, powiem wam szczerze. No niestety trzeba uważać na tych rondach, to kurczę, no zasrane, inaczej nie powiem. Jakie malutkie spalanie. Nie, w sumie takie, no, średnie. Ale, no, mało doświadczenia, ale za to dobrze dojechałem, kurczę, świetnie, cieszę się. Gajcie sobie, zobaczę, co tu mamy jeszcze. Jestem ciekaw, jaka to jest najdłuższa trasa. Zaraz zobaczymy. Z Maribor, czyli Słowacja, do Hulmawik. 3000. Co to jest? Dla mnie to nic nie jest. Ja bym dojechał to spokojnie. O, widzę, że tutaj jest. O właśnie. Czekajcie, jak to wygląda ogólnie to? Z Nynaszham do Gdańska, tylko nie wiem ile to kilometrów jest. 8. Aha, z Polaris Lines. Kurczę, bym sobie to wziął, ale... No kurczę. Czekajcie, co my tu mamy jeszcze takiego... takiego z modyfikacji. To pokazywałem wam tę kabinę taką dłuższą? Kurczę, nie pamiętam już, ale chyba nie. Czekajcie, zobaczę ze skani, czy coś tu mamy z modyfikacji przede wszystkim.
Właśnie ja tu nie widzę w ogóle, jak wcisnę tego skanie, nie widzę ogólnie tych ciężarówek z no, modyfikacji Toskania, taką staruszkę. Nie widzę właśnie, to jest troszeczkę dziwne. Ale to tam, co się będę tam przyjmował, co nie. W sumie to takie, no, w sumie nieważne, ale... co my tu mamy ciekawego jeszcze? O, tu mamy ładne zlecątko, kurczę, mi się nie chce jechać z tym. Ojej, jakie to długie, o ja pikole. O proszę, do... Nie to, o Jezusie, nie o to mnie chodziło. No tu fajne mamy zleconko, powiem wam. O, do Kandalaszy. Ale bym chciał pojechać do tego Nikel, ale to co sobie poza nagraniem wezmę. Sobie pojadę, tak myślę. I cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnych materiałach. Oczywiście z tej gry i cóż. Cześć.